Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Paweł Preissner, jestem deweloperem z 20-letnim doświadczeniem i co poniedziałek o godzinie 10 staram się Wam streścić najfajniejsze, najcenniejsze i najciekawsze informacje dotyczące tego, co się dzieje na rynku nieruchomości, dotyczące tego, co się dzieje w deweloperce, dotyczące nowych praw, nowych obostrzeń albo informacji, które na pewno warto przeanalizować, inwestując właśnie w rynku deweloperskim. I co mamy dzisiaj? Mamy kilka newsów. Mamy nowy ład polski, który ma wejść, ale o tym opowiemy na samym końcu. Ale co? Zaczynamy od przede wszystkim tego pierwszego newsa. Newsa, którego tytuł jest: takiego boomu na działki w Polsce jeszcze nie było. Ceny szybują w górę. I właśnie na forsol.pl czytamy artykuł pana Bartosza Turka, który nam mówi o tym, że największy ruch widać na rynku działek pozyskanych, na których można budować. W pierwszym kwartale bieżącego roku zainteresowanie nimi były nie tylko o 2/3 wyższe niż przed rokiem, ale też w ogóle najwyższe w historii. Czyli co? Polacy bardzo mocno inwestują w grunty, bardzo mocno starają się kupować nieruchomości gruntowe po to, by je pewnie przygotowywać, bądź po to, by spełniać swoje marzenia w postaci domu jednorodzinnego. Ogromnym wzrostem wartości zainteresowania są również nieruchomości, chociażby nieruchomości rolne. Niestety ograniczony sposób zmiany sposobu przekształcenia tego gruntu w okresie 5-letnim, co nam zapewnia, a jednocześnie ogranicza ustawa o ochronie gruntów rolnych, pokazuje, że i tak na te grunty ilość osób, które chcą w nie inwestować, na pewno te grunty są coraz bardziej atrakcyjne. Większe zainteresowanie, bo właśnie o 38% czytam w artykule, mają takie grunty i widać to dynamicznie. Z ciekawych informacji w artykule możemy przeczytać, że grunty leśne zwiększają, sprzedaż tych gruntów zwiększa się o 70%. Także według tego, co się dzieje, można powiedzieć, inwestujmy w grunty, kupujmy te nieruchomości gruntowe po to, by uzyskiwać jak najwyższe, może inaczej, w deweloperce jest tak, że jak w budce za kopiekankami, żeby móc realizować przedsięwzięcia deweloperskie bądź sprzedawać zapakianki, trzeba mieć bagietki. Właśnie nieruchomości gruntowe są taką bagietką gastronomiczną w deweloperce. Kolejny news. Nawet 1 200 000 zł kredytu przy 10 tysięcznym dochodzie miesięcznie. Jednak nie wszystkie banki są takie hojne. Na bankier.pl artykuł Michała Kisiela, który nam opowiada o tym, że osoby posiadające wkład własny w wysokości 10 bądź 20% mają możliwość zaciągnięcia kredytu o wartości nawet 1 250 000 zł. Jest oczywiście dołożone do tego trochę analiz, dołożone do tego konkretne oferty konkretnych banków, więc jeżeli macie ochotę przeczytać sobie, co za 10 tysięcy w budżecie domowym można zakupić, to artykuł jest bardzo, ale to bardzo ciekawy. Jest tego artykułu trochę, jest porównane kilka banków, więc śmiało do artykułu możecie się przenieść i zagłębić tą tematykę. News kolejny, 400 metrów i 16 milionów złotych. Tak wygląda najdroższy apartament w Trójmieście. 40 tysięcy za metr kwadratowy. No, apartament nie ma nawet 400 metrów, ma 381 metrów. Jego wartość sięgnęła horrendalnej kwoty. Oczywiście piękno tej przestrzeni, oprócz po tym pięknego widoku na dwie strony, zarówno na plażę, jak i na morze, na pewno pobudza do tego, by ta nieruchomość była tak wysoko wyceniona. Posiada on też dwa tarasy, ale jeżeli chcecie zobaczyć ten apartament, jeżeli chcecie zobaczyć, w jaki sposób on się wyróżnia na tle innych, to odnieście się właśnie na stronę businessinsider.com, w którym jest parę zdjęć tego apartamentu i myślę, że
warto go zobaczyć. Warto zobaczyć, jak wygląda dzisiejszy luksus na wysokim poziomie, bo faktycznie ten apartament jest na najwyższym piętrze. Rynek wynajmu mieszkań w Krakowie odżywa. Ludzie zmieniają lokale, przeprowadzają się z obrzeży do centrum. Na portalu Gazety Wyborczej kraków.wyborcza.pl możemy przeczytać. Ożywienie na rynku mieszkań na wynajem zauważyli już specjaliści. Pośrednicy nieruchomości rzeczywiście mają teraz co robić, bo ludzie wciąż się przeprowadzają. Nie tylko dlatego, że na przykład kończą im się dotychczasowe umowy, ale też dlatego, że pandemia i home office zmieniły oczekiwania. Wielu osób potrzebuje na przykład dodatkowego pokoju do pracy zdalnej. Trwają więc wędrówki ludzi, mówi Piotr Krochmal, prezes Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Co się w takim razie dzieje? Dzieje się to, że z powrotem wrócą do ofert i do pozyskiwania ofert, wrócą niewątpliwie mieszkania dwu-, trzypokojowe, a jeszcze do tego, patrząc na nowe pomysły rządzących, wydaje mi się, że może być jakieś wsparcie, które pojawi się w zakresie współfinansowania na przykład powierzchni bądź nieruchomości właśnie ze względu na pracę zdalną, która ma być dodatkowo opłacana. Słyszałem, że ma być dopłacane do prądu, do internetu, ma być dopłacane do komputera, więc może też i do wynajmu większego mieszkania. Dobrze by było, jakby tak się stało, choć pewnie temat małych kawalerek, mikroapartamentów może być teraz troszeczkę mniej ożywionym, patrząc na to, co było przed pandemią. Slim VAT 2, oświadczenie o opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości. Na stronie księgowośćinfo.pl czytamy artykuł Adama Kuchta. Jeżeli chcecie zagłębić się, to jest temat naprawdę bardzo szeroki. Ale co czytamy? Slim VAT 2 zawiera propozycję, zgodnie z którą, gdy w związku z dostawą nieruchomości dochodzi do zawarcia aktu notarialnego, strony będą mogły złożyć w tym akcie notarialnym oświadczenie o wyborze VAT. Wcześniej trzeba było wystąpić do Urzędu Skarbowego, uzyskiwać takie zaświadczenie o tym, czy powinno być, czy nie, i ewentualnie jaki rodzaj VAT-u czy się wybiera. Teraz ma być to jako forma oświadczenie. Slim VAT 2, transakcje dostawne nieruchomości. W ramach nowego pakietu zmiany w podatku VAT, tak zwany Slim VAT 2, który został przygotowany przez resort finansów, przewidziano uproszczenia w zakresie transakcji związanych z nieruchomościami. Nowe regulacje miałyby wejść w życie od 1 października tego roku, także uważajcie, nie przekroczcie tej daty, zwłaszcza osoby, które flipują, albo osoby, które chcą nabywać nieruchomości, by je przekształcać na przykład na budynki zamieszkania zbiorowego. Myślę, że tą tematyką powinny się zająć. Jak wyjaśnia ustawodawca, obecnie w świetle artykułu 43 ust. 1 punkt 10 ustawy o VAT ze zwolnienia od podatku korzystają m.in. dostawcy budynków, budowli lub innych części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, czytaj deweloper, między pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub innych części upłynął okres krótszy niż 2 lata, czyli jeżeli nie macie 2 lata, też ten temat VAT-u się pojawia. Tych przesłanek do tego, kiedy pierwsze zasiedlenie się pojawia, od kiedy jest liczone, jaki procent VAT-u został odliczony, jak wygląda temat amortyzacji bądź zwrotu tego podatku VAT-u, jest naprawdę, to jest temat rzeka. Myślę, że wiele osób, które chcą chociażby zagłębić ten temat, uważam, że powinny. Ja zresztą na Akademii Deweloperskiej, którą rozpoczynam już w październiku, na którą Was bardzo serdecznie zapraszam, będę omawiał ten temat przy udziale jednego z naczelników Urzędu Skarbowego, byłego naczelnika Urzędu Skarbowego, który opowie nam właśnie o tym, w jaki sposób naliczać, bo odliczać VAT. Umówmy się, już to są, nie są już czasy, gdzie się nie kupuje na przykład działki zabudowanych, to są czasy, gdzie szuka się każdej nieruchomości gruntowej, gdzie się da i umie zmienić jego sposób użytkowania, na przykład z domu na budynek wielorodzinny i tym podobne. To zresztą już działo się w Wielkiej Brytanii. Jak zobaczycie
jak to wygląda tam, prezesi spółek czy pośrednicy nieruchomości chodzą z ludźmi z elit, najczęściej na golfa, bo akurat miałem przyjemność z taką osobą się spotkać, porozmawiać i chodzą na golfa i przy 8 dołku mówią, ale gdzie jest grunt? Tam już nie ma co kupować, jest wielki problem z tworzeniem nowych osiedli, nowych przestrzeni. Wracając do tematu księgowość.infor.pl, temat Slim VAT 2 myślę, że jest godny tych 10 minut, a potem godzinnych analiz. Milionowe apanaże deweloperów. Artykuł Adama Roguskiego, przepraszam, na stronie rp.pl mówi nam o tym, że prezesi, współzałożyciele i tak dalej wielkich firm deweloperskich naprawdę dostają ogromne garze. Pierwsza trójka to oczywiście stawkę otwiera Mariusz Książek, prezes i współzałożyciel mieszkaniowego magazynowego Marvipolu. Menadżer otrzymał prawie 4,5 miliona złotych wynagrodzenia za wcześniejszy rok. Ciekawe jest to, że no niestety troszeczkę spadło mu wynagrodzenie, bo miał tego wynagrodzenia o 42% więcej w 2019. Więc no, można by powiedzieć, że 4,5 miliona wynagrodzeń. Słuchajcie, to jest tak na szybko licząc prawie 400 tysięcy miesięcznie. Wydaje mi się, że to jest dużo i mało, patrząc na ryzyka, które podejmuje albo decyzje, za które bierze odpowiedzialność, to chyba jest to wystarczające wynagrodzenie. Na drugim miejscu znalazła się Małgorzata Kolarska, członek zarządu Dom Development, największego mierząc sprzedażą dewelopera mieszkaniowego w Polsce. Kolejny rok z rzędu dyrektor generalny wynagrodzenia jest lepsza niż prezes. W 2020 roku zarobiła prawie 4 miliony złotych, o 14% więcej niż rok wcześniej. Gratulujemy Pani Małgosiu, cieszymy się z Pani sukcesu. Trzecie miejsce przypadło Tomasowi Kuszmanowi, prezesowi GTC, zarejestrowanego w Polsce dewelopera i właściciela nieruchomości komercyjnych. W naszej części Europy oczywiście, choć Kuszman pełni funkcję tylko do czerwca, został odwołany z różnych tam powodów, to dzięki wyższej premii zainkasował w sumie więcej niż w 2019. Wynagrodzenie sięgnęło 850 tysięcy euro, czyli prawie 4 milionów złotych według średniego kursu, który jest opłacany, z czego prawie 600 tysięcy to bonus. Menadżer również uprawniony był do objęcia akcji fantomowych, czyli instrumentu polegającego na wypłacie premii opartej na notowaniach GTC. Z ciekawych rzeczy jest to, że wśród osób, które miały największe wynagrodzenie, pojawiły się też 3 kobiety, więc możemy przeczytać, ale jedna z nich dostała wypłatę na poziomie 1 100 000 zł, czyli delikatnie dotykając 100 tysięcy miesięcznie. Kolejna to 1 200 000, więc też całkiem fajnie to wygląda, a jeszcze inna 1 300 000. Wynagrodzenia wydaje mi się, że chyba można żyć, tak mi się wydaje, że można żyć będąc dyrektorem generalnym bądź prezesem spółki, ale pewnie też i po części akcjonariuszy. Rodziny czują się oszukane przez dewelopera. Przebalował nasze pieniądze, przepraszam. Wydarzenia.interia.pl, na którym czytamy sytuację, czy opisaną w postaci nieuczciwego dewelopera, który zainkasował blisko 9 milionów złotych. Oczywiście jest to przychód, więc znowu mamy do czynienia z pewnego rodzaju oszczerstwami, informacjami, które się pojawiają od mieszkańców czy nabywców, bo już jeszcze mieszkańcami nie są, i stwierdził, że nie jest w stanie dokończyć tej inwestycji. No i teraz oczywiście pojawiła się ta informacja w telewizji, oczywiście w Polsacie, jak dobrze pamiętam, Państwo w Państwie, gdzie pokazano, jak dostojnie ten deweloper żył, że latał śmigłowcami, że konferansjerem na 18 urodzinach był jeden z
z aktorów polskich, gdzie topowy zespół grał na 18 urodzinach dziecka. Pokazywali też, jak się bawi, jak wypoczywa. Wszystko pewnie ściągnięte z Instagrama i z Facebooka. Ale faktycznie sytuacja, do której doprowadził, myślę, że skrzywdziła wielu, ale to bardzo wielu ludzi. Zastanawiam się też, w jaki sposób wygenerował przychody na tę inwestycję, chociażby ze względu na obowiązki funkcjonowania przez dewelopera w sposób profesjonalny, czyli poprzez otwieranie rachunków powierniczych, gdzie te kontrole, które się pojawiały, albo gdzie ci ludzie, którzy zainwestowali te środki, nie sprawdzając etapów inwestycji. Zawsze na warsztatach deweloperskich, czy które skończyły się chociażby w czwartek, omawiałem i bardzo mocno naciskam temat, mówiąc o tym, że etapy budowa, nieco miesięczne wynagrodzenie, tak by móc kontrolować zarówno postęp, wkład w budowę, przerób tej budowy, ale też uzależnić finanse dewelopera, czy wypłatę dla dewelopera od tego, co się dzieje. Oczywiście mamy do tego temat związany z powiązaniem zależnień i harmonogramów realizacji płatności z generalnym wykonawcą bądź podwykonawcami, ale jeżeli takie rzeczy się dzieją, to jak najbardziej uważam, że musiała być tam gdzieś dziura, albo nie mogło nie być rachunku, albo coś w harmonogramie było nie tak. I co ciekawe, poszkodowani walczą o dokończenie mieszkań dzięki pomocy władz Kalisza, bo właśnie tam to osiedle powstaje. Może się to udać. Niestety, za dokończenie budowy zapłacić będą musieli zainteresowani. Deweloper uchyla się od odpowiedzialności i twierdzi, że nie ma żadnego majątku. Czyli co, ogłosił upadłość, zaplanował to. Czy deweloperce da rady zrobić spółkę słupa? Da rady. Uwierzcie, że da rady, nie polecam. Budujcie marki, bo marki sprzedają i marki mogą wycenić swoje nieruchomości lepiej. Dlatego też decyzyjność zakupowa, i to jest element, który też jest bardzo doceniany, ale decyzyjność zakupowa wspiera marka i wspiera doświadczenie albo zrealizowane przedsięwzięcia. To tematy, które się pojawiają. W Warszawie sprzedano o 21% więcej mieszkań, ceny wyższe o 8%. Na pb.pl mamy taką właśnie informację, że w pierwszym kwartale Warszawy sprzedano o 21% mieszkań niż przed rokiem. Średnia cena ofertowa wynosi 10,5 tysiąca złotych. Polskie miasto widmo, rozkradziono tu niemal wszystko. Na onet.pl możemy znaleźć artykuł o polskim mieście widmo, które jest zaraz za Nadarzynem i to jest rodzaj takiego miasta prawie z obrazem prawie jak w Czarnobylu. Na weekend majowy odbywały się tam offroad w tym mieście oraz odbywały się tam wojny paintballowe, które uprawiają sobie tam firmy organizujące takie rzeczy. Myślę, że warto podjechać w takie miejsce. Nawet jak nie podjechać, to warto by było zobaczyć, co się dzieje, jeżeli ludzie nie mają możliwości czasami dokończyć inwestycji, albo gdy po prostu jest bardzo, ale to bardzo przesadzony pomysł na podaż, kiedy tej podaży nie ma, a popyt niestety totalnie zniknie. Deweloperka nie do końca na swoim, domy na własność, ogródki już nie. Na bankier.pl artykuł Malwiny Wrotniak i opisuje nam sytuacje, które pojawiają się w przypadku zakupu nieruchomości. Najczęściej są budynki jednorodzinne, dwulokalowe. Są to wielkie przestrzenie, gdzie deweloperzy mocno narzucają sposób funkcjonowania takiego osiedla. Niestety ten artykuł pisze o tym, że założenie wspólnoty mieszkaniowej i ograniczenie prawa możliwości funkcjonowania danej części nieruchomości w postaci nabycia udziału w gruncie, a nie własności,
daje różnego rodzaju ograniczenia i uzależnienia od wspólnoty mieszkaniowej. Ja z doświadczenia wam powiem, oczywiście robią to w ramach takiego zapisu, że w ramach nabytego udziału w nieruchomościach wspólnej nabywcy przysługuje prawo do wyłącznego, nieodpłatnego i bezterminowego korzystania z ogródka, części terenu nieruchomości wspólnej przed budynkiem, oznacza nim między innymi nic więcej jak miejsca postojowe i tym podobne. Ja z doświadczenia wam powiem, że to jest dobre rozwiązanie, dlatego że jeden zrobi sobie ogrodzenie, czy chce zrobić ogrodzenie, które jest różowe, drugie żółte. Trzeci będzie chciał napszczyć zasadzeń, które nijak się mają do całości, a czwarty przemaluje elewację, bądź garaż przerobi na mieszkanie. Nie do końca uważam, tak jak autorka tutaj pisze, że jest to złe rozwiązanie, dlatego że daje możliwość ładu, które by znikło, jeżeli gdy społeczność czy właściciele mieliby stuprocentowe prawo do zmian, jakie mogą wykonać. Trochę się z tym artykułem mogę pospinać i właśnie na bankier.pl czytamy o tych trochę negatywnych elementach. Ale też, co ciekawe, autorka dotarła do analiz i okazuje się, że tematy bliźniaków i budynków szeregowych i ich zainteresowanie w stosunku do roku wcześniej wzrosło o 200%. To jest bardzo ważna informacja, gdyż niesie ze sobą ogrom optymizmu, budując takie przestrzenie. Wracamy do miast. Jest z nich coraz bliżej, coraz bardziej zieloną. Artykuł na businessinsider.pl. Przestrzenie miejskie stają się coraz bardziej przyjazne mieszkańcom. Prężnie rozwija się idea, i to jest ważne, 15-minutowego miasta, czyli zaprojektowana w taki sposób, by do pracy, szkoły czy sklepu można było dotrzeć kwadrans bez konieczności używania samochodu. To jest trend, który bardzo mocno idzie do przodu i ten trend oddawania przestrzeni miejskiej mieszkańcom jest coraz popularniejszy także w Polsce. Deweloperzy zwracają dziś większą uwagę na to, by oferowane przez nich budynki były nie tylko bezpieczne i wygodne, ale też energooszczędne. Tu znowu z tematem energooszczędni weszły nowe warunki techniczne WT 2021, które właśnie mówią nam o tym, jak bardzo oszczędne. Mówią nam też o tym, o ile temat energooszczędności stanowi dużą zmianę właśnie w warunkach technicznych. Mówi też nam o konieczności projektowania w nowych inwestycjach miejsc do ładowania samochodów elektrycznych oraz dbania o energii i wspiera na przykład tematy związane z pompami ciepła, z solarami, z panelami fotowoltaicznymi. To temat rzeka, ale takie osiedla zaczynają być już najbardziej pożądane, takie osiedla zaczynają być projektowane, w których w ciągu 15 minut można załatwić wszystko. Ludzie coraz mniej chcą korzystać z samochodu, coraz mniej chcą tracić czasu na przemieszczanie i coraz większą kompleksowość. Ja 2 lata temu uważałem, że takie osiedla samowystarczalne, bo tak je nazwałem i pewnie na kilku artykułach jesteście w stanie znaleźć moją wypowiedź w tym temacie, uważałem, że to będzie trend, który będzie się bardzo rozwijał. Dzisiaj mogę powiedzieć, że ten trend dalej trwa i będzie coraz prężniej się nie tylko pojawiał, ale przede wszystkim coraz prężniej sprzedawał. Trudne warunki mieszkaniowe w USA, czyli jak Warren Buffett zarabia na wynajmie domów mobilnych ubogim Amerykanom. Nie wiem, czy wiecie, ale 17 milionów Amerykanów żyje w mobilnym domu, czyli 17 milionów to tak jakby żyło, słuchajcie, prawie pół Polski. To jest dość ciekawa sytuacja. Oczywiście mam do czynienia z większą aglomeracją, ale co 20 osoba w Stanach Zjednoczonych żyje w takim mobilnym domu. Dotyczy to również stanu, gdzie mniej więcej co 20 osoba żyje w mobilnym domu. Co ciekawe, spółka kontrolowana przez jeden z funduszy, oczywiście, których w większości udziałów ma właśnie Warren Buffett, działają w branży domów kontenerowych oraz tanich domów prefabrykowanych. Niektóre domy kontenerowe zachowały jeszcze możliwość dość łatwego przewozu, podczas gdy tanie domy prefabrykowane cechują się szybkim czasem budowy wynoszącym kilka dni. Nowe modele domów mobilnych wyglądają o wiele lepiej i są bardziej wygodne niż te sprzed 30-40 lat. No wiadomo, technologia, postęp, wszystko idzie
i idzie za sobą. Nie zmienia to jednak faktu, że w USA nadal dostrzega się je jako substandard mieszkaniowy. Innym problemem pozostaje energochłonność części wspomnianych domów oraz niski poziom bezpieczeństwa, który daje znać o sobie na przykład podczas tornad albo pożarów, które się pojawiają na takich osiedlach. I tutaj, żeby Wam przedstawić, kto mieszka w takich domach. Mieszkańcy domów mobilnych w USA niekoniecznie są osobami najbiedniejszymi. W tej grupie liczącej około 17 milionów osób znajdziemy również emerytów, nauczycieli albo pracowników umysłowych niższego szczebla, którzy ze względu na posiadanie jakiekolwiek zdolności kredytowej postanowili znaleźć kompromisowe rozwiązanie między najmem i drogim tradycyjnym domem. Niemniej jednak zamieszkanie w osiedlach domów mobilnych, tak zwanych trailer parks, jest dość stymulujące i stanowi raczej przykrą konieczność. To czytamy w artykule. Co ciekawe, te domy można nabyć za około 60-70 tysięcy dolarów, a po 5 latach ich wartość spada o 50%, więc pojawia się pewnie rynek wtórny takich domów, które są domami mobilnymi. Jak kogoś nie stać, to właśnie ten fundusz, w którym większościowym pakietem kieruje Warren Buffett, daje możliwość skredytowania takiego budynku i o bagatela na 15% w skali roku, więc oczywiście jest tam duża zadyma wokół tego tematu. Jest obawa, czy nie tworzą się pewnego rodzaju slumsy, które tam niestety są coraz bardziej zauważalne i jest wielka burza wokół tego, co się dzieje, ale też burza wynika z tego, że prawo pozwalało mieszkać w takich budynkach mobilnych czy budynkach modułowych, często nie patrząc właśnie chociażby na tematy bezpieczeństwa. Bardzo dużo Amerykanów mieszka w przyczepach i to właśnie o tych przyczepach jest mowa, bo teoretycznie zmieniła się możliwość w ogóle stawiania tych przyczep i zmieniło się prawo budynków na zgłoszenie. No i co? I mamy Polski Ład, który jest, myślę, że odzwierciedleniem kierunku, który się tutaj pojawia i kierunku, który myślę, że może bardzo dużo nawywracać w prawie budowlanym i mamy do czynienia z domek do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia. Branża spodziewa się wielkiego boomu. Na money.pl artykuł Mateusza Madejskiego właśnie przedstawia nam ten artykuł to, co może się wydarzyć. Przede wszystkim producenci domów modułowych zacierają ręce, że będą mogli produkować większe te budynki, że będą mogli produkować te budynki w skali nawet 20 tysięcy rocznie. Czy tak się wydarzy? Zobaczymy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że granica będzie podniesiona do 70 metrów. To jest ciekawe, bo podniesiona z czego? Na zgłoszenie mamy budynki letniskowe do 35 metrów, a tu będzie mowa, no przypuszczam, że o budynkach jednorodzinnych. Absurdem jest to, że jest napisane, że omówione było, że muszą być z płaskim dachem, a prezesów powiedział, że poddasze jeszcze może dać dodatkowe metry. Zastanawiam się, jak to będzie ugrane, czy będzie w tym wszystkim jakaś wysokość. I tak dla ciekawości Wam powiem, że omijany jest temat, który chyba jest kluczowy, bo żeby zgłosić taki budynek, to przede wszystkim musi być on realizowany na terenach budowlanych lub na terenach, które jest przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę. I powiedzą, możecie zgłaszać na działkach, które mają plany. I czuję, że tak to będzie wyglądać. Oczywiście mówię o planach miejscowego zagospodarowania, a obłożenie planów w Polsce jest jakieś 11%, 17%. W związku z tym wydaje mi się, że możliwość wykonywania takich domów na zgłoszenie i co urząd to pomysł na coraz większy ten pakiet do zgłoszenia, przypominający w jakiejś części projekt budowlany,
I myślę, że to wcale nie będzie tak łatwo, jak się wydaje. Też się zastanawiam, w jaki sposób będzie kontrola, bo jest powiedziane albo omówiony ten pakiet jest taki, że będzie bez zgłoszenia i bez pozwolenia, tak? Czyli będziemy mogli, nawet nie będziemy mogli nie zgłaszać tego budynku. Wyobrażam sobie te samowolki, wyobrażam sobie legalizację ich, wyobrażam sobie naciąganie prawa przez inwestorów w tym, co się będzie działo. Jaki rodzaj kontroli, jaki rodzaj posadowienia gruntów, w jaki sposób zachować bezpieczeństwo w takich budynkach i w jaki sposób panować nad urbanistyką danej przestrzeni, bo może się dziać naprawdę high life. Oby tak nie było, naprawdę, oby tak nie było i oby się to nie zmieniło. Ten ład, polski ład, który myślę, że jest w ogóle tematem top w dzisiejszym tygodniu, to też mieszkania bez wkładu własnego. Najciekawym elementem, który się tutaj pojawi, to jest temat gwarancji, czyli system gwarancji kredytowych ma właśnie pomóc w pozyskiwaniu kredytów. Bank, widząc, że stoi za nabywcą Skarb Państwa, który gwarantuje wkład własny z przyjemnością pożyczy nam pieniądze, nawet na cały zakup. Uda się to oczywiście tylko wtedy, gdy będziemy mieli stałe dochody, zdolność kredytową i tak dalej, i tak dalej. Zapomniano tylko powiedzieć, że w ciągu 4 lat, nie, przepraszam, w ciągu 5 lat ceny nieruchomości wskoczyły o prawie 100%, więc już nie mamy do czynienia z mieszkaniami w Rzeszowie za 5 tysięcy, za 4800, tylko z mieszkaniami, których cena już się dotyka 10 tysięcy za metr. Będą nam pomagać, chcą dopłacać, chcą dodatkowo jakiś kwot. Wydaje mi się, że dużo, ale to dużo rzeczy się może zmienić. Oby jak najpóźniej to weszło i oby jak najbardziej szczegółowo, bo to, co się dzieje, niestety będzie zmieniać też i politykę biznesową. Mają wejść nowe progi podatkowe, ma wejść 9% podatek na rzecz ZUS-u. Bogaci będą musieli oddawać biednym po to, by chyba móc korzystać z tego samego, co ludzie, którzy na przykład nie pracują. To jest coś niebywałego, to jest tak demotywujące, że aż człowiek się zastanawia, w jaki sposób przekształcać spółki. Myślę, że teraz najwięcej zarobią doradcy podatkowi, które będą tworzyć całe systemy przekształcania firm, przenoszenia, aportowania majątku do innych spółek, firm i tym podobne. I myślę, że ta lawina zmian się na pewno pojawi. Liczba otwarć i poszukiwania, rejestrowania spółek w innym kraju już sięgnęła blisko 1000% więcej w wyszukiwarkach Google, także naprawdę się dzieje. Ja za dzisiejszy dzień Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam za to, żeście przetrwali. Dziękuję Wam za to, albo tym dziękuję, którzy byli w czwartek do czwartku na warsztatach deweloperskich, w którym 3 dni omawialiśmy, jak wejść w ten rynek, jak go funkcjonować. Ja Was, tych, którzy oglądają stale, albo tych, którzy interesują się nieruchomościami, zapraszam na pierwszą akademię deweloperską, która będzie się charakteryzować 10 zjazdami przy udziale jednej z uczelni wyższych. Będzie to 10 spotkań, 2 razy po 7 godzin, z rozłożeniem na część praktyczną i część teoretyczną. Będzie wielu prelegentów, specjalistów, którzy się pojawią, którzy będą przekazywać informacje i wiedzę, więc ja uważam, że wchodząc w rynek deweloperski, warto z takiej akademii skorzystać i wziąć udział w takim kształceniu cyklicznym, który uważam jest najskuteczniejszym. Za dzisiejszy dzień, za dzisiejszą prasówkę, za dzisiejszą wspaniałą wiedzę i to, żeście byli, bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia za tydzień w poniedziałek o godzinie 10. Trzymajcie się. Cześć.